Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Na studio wyborcze. I jak zawsze przypominam, to jest program na żywo. Więc zachęcam do tego, żeby w komentarzach pod transmisją z naszej rozmowy zadawać pytania, komentować, a ja będę starała się jak najwięcej z tych pytań, i komentarzy, przekazać mojemu gościowi, którym dzisiaj jest Paweł Poncyliusz, numer 12 na warszawskiej liście koalicji obywatelskiej. Witam panią, dobrze witam Państwa. Dobrze. Bardzo Zupełnie dobrze. nieintencjonalnie dopasowaliśmy się dzisiaj <grym> naszymi strojami. Ja zapomniałam, <grym> że przecież koalicja obywatelska to na pewno będzie biała koszula, ale to tak jak mówię czysty przypadek tak przyjmuję do wiadomości. Dzisiaj w Odwodsku, nie tak dawno, posłanka Kinga Gajewska, która próbowała przez megafon poinformować zgromadzonych tam zwolenników obozu rządzącego, obozu władzy o aferze wizowej, została zatrzymana przez policję, a właściwie została siłą zaciągnięta do radiowozu, mimo że w trakcie tej interwencji policyjnej informowała wielokrotnie, że jest posłanką, co prawda nie była w stanie wyciągnąć legitymacji poselskiej, ale to dlatego, że po prostu była trzymana za ręce i nie była w stanie fizycznie potem Legitymację sięgnąć, ale zarówno ona, jak i tam zgromadzeni inni ludzie mówili, że to jest posłanka. Mimo to została wciągnięta do tego radiowozu. Mimo, że zgodnie z prawem poseł jest nietykalny, chyba że zostanie przyłapany na gorącym uczynku i to zatrzymanie jest niezbędne dla właściwego przeprowadzenia sprawy, no, Kinga Gajewska żadnego przestępstwa nie popełniła. Mimo to do tej suki policyjnej została wciągnięta. A potem pojawiły się takie wyjaśnienia, że policja nie wiedziała, że to jest posłanka, w co ja osobiście nie wierzę, no bo wielokrotnie wszyscy tam mówili, że to jest posłanka. No ale nawet gdyby tą posłanką nie była, no to podstaw do tego, żeby zastosować wobec niej siłę, chyba tam nie było. Co pan w ogóle o tym myśli? Mamy kilka płaszczyzn tej, tej, tego wydarzenia dzisiaj w Otwocku, tak? To było w Otwocku? Tak, w Otwocku. Po pierwsze... To jest bezprecedensowe, absolutne do potępienia, żeby policjanci traktowali parlamentarzystów jak z, zwykłych złodziejaszków, czy jakichś tam szemranych gości, którzy gdzieś tam się skradają po ulicy i nie wiadomo, czy komuś przyłożą, czy coś zniszczą, czy kogoś okradną. No bo tak mniej więcej wygląda traktowanie, akurat tak jak widziałem filmiki posłanki Gajewskiej. Niestety z drugiej strony muszę powiedzieć, mnie już nic nie dziwi po tym, jak inne posłanki w czasie, w czasie protestów pod Sejmem były potraktowane gazem. No tak, I ale tam jest... powiedzmy te posłanki faktycznie to było w trakcie protestów kobiet, one miały maseczki na twarzach, bo to był czas pandemii. Ale ja pani redaktor, były w pani przypominam, że to były czasy, kiedy tajnia, znaczy goście, z chyba nawet antyterroryści policyjni, przebrani po cywilnego, mu mieli pałki teleskopowe. Pamiętam to doskonale. Także to, to jakby jest cała plejada różnego rodzaju takich zabiegów. Gdzie strach przed kobietami, i tutaj też, no wiadomo, no co ta posłanka mogła takiego zrobić? Nawet jakby nie była posłanką, no to co sobie pokrzyczy megafonem. No żadnej agresji nic, nie przedstawiała nic swoim nie zachowaniem. Nie, nie było, tak? Znaczy, to równie dobrze ten cały rachoń, który dzisiaj tam poszedł na konferencję, przeszkadzać Donaldowi Tuskowi, też powinien zostać wciągnięty do, do radiowozu, tak, a jakoś tam nikt, nikt mu nic nie robił. Więc można powiedzieć, absolutnie skandaliczna rzecz. Jest druga płaszczyzna, to jest taka godność polskiego munduru. Znaczy widzimy po raz kolejny sytuację, w której policjanci są używani do celów politycznych. I ja mam nadzieję, że niebawem niedługo nadejdzie ten czas, kiedy rozliczymy tych, którzy tych nieszczęsnych policjantów instruowali, że mają tą krzyczącą kobietę w, w skórzanej kurtce wciągnąć do radiowozu. Bo ja mam nie mam wątpliwości, że ci, którzy to fizycznie prawdopodobnie robili, byli tak zestresowani i ryzykiem, że jeżeli nie, nie zadziałają dobrze, to ryzykują swoją karierę w policji. No to jest właśnie ta godność polskiego munduru. To, to trzeba przywrócić czym prędzej, ale z drugiej strony przełożonych tych policjantów, którzy dokonywali tej interwencji, po prostu pożegnać z policji, bo oni kalają godność polskiego munduru i jeżeli by była tylko taka możliwość, nie znam do końca procedur policyjnych, po prostu wypluć ich absolutnie spoza służbę tych dowódców, którzy prawdopodobnie na radiotelefonach radio czy na jakichś radiostacjach instruowali tych biednych policjantów, którzy mieli, mieli wykonać swoją robotę. Uważam, że tych przede wszystkim trzeba, trzeba za to rozliczyć, a to będzie identyfikowane. To wszystko jest przecież. Wiadomo, kto dowodził tą całą grupą policjantów i takie osoby po prostu powinny zostać usunięte ze służby, bo oni tak naprawdę robią wszystko, żeby sprowadzić policję do roli takich wykonawców politycznych, politycznych zleceń czy zaleceń, absolutnie do potępienia. To mi trochę przypomina tę sytuację, w której policjanci ewidentnie zażenowani tym, co robią, musieli śledzić Michała Kłodziejczaka za Agrouni, Unii i widać było, że sami nie są do końca z tego zadowoleni, ale pan myśli, że ten rozkaz skąd idzie? Jak wysoko? No, na pewno idzie z samej góry. To znaczy, na, na, znaczy, wie pani, to jest jeszcze pytanie: czy w ogóle musi być rozkaz? Czy to nie jest tak, że trochę to są reakcje takie odruchowe, które jakby na poziomie tym dowódcy takiego oddziału, który czy to jest zabezpiecza. Oczekiwany? Że to jest oczekiwane i że on wie, że jeżeli nie zareaguje, to potem będzie wzywany na dywanik. Przy... Przez swoich przełożonych, rugane od góry do dołu, a możliwe, że to zaciąży na jego tam jakimś kolejnym awansie. Więc dla się wszelkiego spokoju zrobi to co, to, co przełożeni od niego oczekują, i nawet już ci przełożeni nie muszą tego mówić, bo będzie tylko on ma już w swoim w swoich myślach, scenariusz co będzie jak e, nic nie zrobi, nie zaordynuje jakichś bezpośrednich działań i potem będzie się tłumaczył przełożonym, co oni mu powiedzą, jak go potraktują, jak go zrugają, jak mu zblokują jakiekolwiek kariery. Ja rozumiem, że też garnizon Warszawa to jest zawsze taka atrakcja dla policji w ramach awansu nawet takiego terytorialnego, no zawsze go potem można wysłać do przysłowiowej bogatyni, czy, 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 czy suwałk, no i tam już na pewno życie będzie mniej. E, ciekawe niż w, w garnizonie warszawskim. Wspomniał Pan o Michale Rachoniu, przez chwilę chciałam powiedzieć redaktorze Rachoniu, ale powstrzymałam się, bo jednak ja wychodzę z założenia, że pracownicy niegdyś telewizji publicznej nie są już dawno dziennikarzami, no ale trochę regułą stało się, i ja tego nie pamiętam z poprzednich kampanii, że właściwie niemal codziennie na jakiejś konferencji, jakimś wystąpieniu któregoś z polityków, y, wbija się na nie kontrkandydat i y, no, robi zamieszanie czy pan nie świec... jest w ogóle tym zmęczony, nie, no, że to tak wygląda? nowa świecka tradycja. Znaczy, no, przypominam, że, że tą tradycję kształtowali panowie so, so, Solidarnej czy Suwerennej Polski, pan Kowalski, suwerennej, pan, już suwerennej. Teraz już suwerennej, ale wtedy to robili jako Solidarna Polska ozdoba. Jakby robili, że tak powiem, takie wcinki w ogóle bez sensu, tak bo to oznacza, że ktoś się nie czuje komfortowo, jeżeli przeciwnik polityczny coś powie, co uważa. Znaczy, że to jest jakby dla mnie system zagłuszania, to mi trochę jak się kojarzy, pani jest za młoda, ale ja pamiętam Radio Wolną Europę i wtedy komuniści też włączali zagłuszarki, żeby nikt nie mógł usłyszeć wiadomości z żadnej innej strony niż oficjalna państwowa telewizja. No i mniej więcej to, to jest to taka, taka zagłuszarka z czasów PRL-u która ma zaszumieć i zakrzyczeć kogoś, kto no, chce co, coś innego powiedzieć, nie pomyśli władzy. No, to niestety jest męczące i prawdopodobnie będziemy mieli z tym do czynienia coraz częściej, ale mówię, no, jak się, że tak powiem, mieczem wojuje, to się od miecza ginie. No, więc A będzie już... pan chodził teraz do TVP? No, szczerze mówiąc nie Dzisiaj wiem. chyba Michał tak się tam właśnie przeszedł. E... To jest bardzo zawsze trudny program, bo jeżeli nie można swobodnie tak jak u pani, coś powiedzieć, tylko po dwóch zdaniach prowadzący przerywa, no to, to, jest, to kosztuje dużo nerwów. Takich, że, że trzeba wiedzieć, że ma się tylko dwa zdania do powiedzenia, a potem na pewno będzie jakieś dogadywanie albo dużo dłuższy wywód niż, niż, pytanie, niż pytany polityk ale pewnie będzie trzeba staczać się te, te bitwy i prostować kłamstwa, głupoty, które tam powielają, bo ja to czuję teraz jak rozdaję ulotki pod stacjami metra, pod, na przystankach autobusowych, no tam co któraś osoba absolutnie zionie taką nienawiścią wobec mnie i narracja jest absolutnie I zdaniem, to jest właśnie wpływ z, z TVP. Tego, znaczy, to są te same rządowe? teksty, to są te same teksty. Proste, proste, proste stwierdzenia, uproszczenie całego życia politycznego, opowiadanie głupot. Wczoraj na przykład usłyszałem, że, że Platforma Obywatelska to chce zabić wszystkie dzieci, że jak przyjmie ustawę aborcy, aborcyjną, dopuszczającą aborcję do... do, do 12, 12 tygodnia, tygodnia to znaczy, że każde dziecko będzie za, y, zgładzone w Polsce, no więc to już są takie absurdalne rzeczy. Gdzieś się ludziom to, to wszystko miesza, ale, ale źródło jest no nie y, od sąsiadki na, na ławeczce pod blokiem, tylko absolutnie ze strony telewizji publicznej, tam TVP Info czy Wiadomości. A propos tego, jaki jest przekaz mediów rządowych, no to od kilku dni głośno jest o aferze wizowej i w mediach właśnie sprzyjających obozowi władzy. Jest to afera przemytnicza PO, winny jest Tusk, winny jest Sikorski. Minister Rao, zatrzymany w Nowym Jorku, mówi, że nie czuje się współwinny, nie rozważa podania się do dymisji, nie ma żadnej afery wizowej. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego to nie jest afera, może aferka jakaś mała. No i tak się zastanawiam, czy faktycznie nie ma powodów na przykład do tego, żeby minister Rau podał się do dymisji i że, czy uda się wizerunkowo tę sprawę zogniskować na byłym wiceministrze Piotrze Wawrzyku i uda się to jakoś właśnie rozmyć? Zawsze jest tak, że jakakolwiek afera, jakiekolwiek zamieszanie... Powoduje czy generuje pytanie, kto wiedział, albo kto ponosi za to odpowiedzialność. Ja przypominam, że Prokuratorzy Ziobry bardzo często próbują stawiać zarzuty, że ktoś nie dopilnował swoich obowiązków. Tu nie mam wątpliwości, że w tej sprawie nie dopilnował swoich obowiązków minister Rao, a dzisiaj, już po, po iluś dniach tej afery, znamy różnego rodzaju korespondencje. Choćby korespondencje pomiędzy Konfederacją Pracodawców Lewiatan a, a ministrem Rao, który de facto przyznawał, że Amerykanie już, już warczą na na zbyt takie swobodne wydawanie wiz w różnych krajach, bo ci pracodawcy się skarżyli, że potrzebują rąk do pracy i chcieliby, żeby nasze konsulaty za granicą przyznawały w miarę w tempie te, te wszystkie uprawnienia do wjazdu do Polski, wizy Schengen. No i czyli minister Raut dobrze wiedział, że jest jakiś problem. Był poinformowany przez służby amerykańskie, ale tylko wiedział? Nie y, czy... Pani, To jeżeli ktoś wie, że coś się no bo jedna, dzieje, jedna sprawa to jest, że wiedział, ale druga sprawa, czy brał jakiś czy czynny udział w tym, co się tam działo. Ale dlatego ja mówię o tym o tym, przek o tym niedop niedopilnowaniu obowiązków, czy też nie, 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 nie braku takiego poczucia odpowiedzialności. Ja nie chcę powiedzieć, że czy to minister Rao, czy Wawrzyk, nie mam na to dowodów. Że tak powiem czerpali z tego jakieś korzyści finansowe, bo to za daleko idące, ale tu już nie ma, nie ma to znaczenia. Ma znaczenie to, że oni są odpowiedzialni politycznie, odpowiedzialni przez to, że nadzorowali, czy to ten resort, czy, czy konkretny departament, bo wiemy już też dziś, że minister Wawrzyk i przygotował poprawkę w ustawie covidowej, która pozwalała praktycznie ministrowi spraw zagranicznych wydawać ale i szucha wizy dla obywateli najdalszych, najdalej położonych krajów. No pretekst był dobry, bo do... chodziło o to, żeby ograniczyć bezpośredni kontakt konsuli z osobami Absolutnie. ubiegającymi się Że o zawsze wizy. Zawsze jest jakiś argument, zawsze jest jakiś argument, jak... Dokąd to powiedzmy były jakieś pojedyncze przypadki, to możemy, możemy dyskutować, czy, jaka była intencja. Ale jeżeli ale właśnie, wiemy te kwoty pod tytułem 250 no ale właśnie, tysięcy, bo taki jeden wiz, to jeden no to, to nie jest taka Jeden z tych koronnych argumentów pis który ma udowodnić, że to nie była żadna afera, tylko ewentualnie aferka, no to liczby. Wy mówicie 250 tysięcy, e, prezes Kaczyński mówi 100 kilkadziesiąt, może 200, sztuk. Sztuk. Tak, ale, no, ale wydano, no, czy jeżeli, jeżeli 60% wiz Schengen wydaje, wydała w 2021 roku Polska, no to nie mogło być to sto, sto kilkadziesiąt sztuk. Jeżeli wiemy już o tym, co, o czym o, do, one donosił, o tych słynnych e, e, rzekomo e, filmowcach z Bollywood, którzy. którzy można powiedzieć takimi grupami byli zgłaszani minister Wawrzyk zrazem z tym swoim młodym współpracownikiem przepychali ich, ich te wizy Panem no to, to Edgarem nie. panem Edgarem który panie... Usuwany jest w tej chwili ze stron rządowych jego imię i nazwisko no Tak no, znaczy rozumiem że tak, tak to się próbuje robić że znowu nie było niczego no bo, no bo ten Wawrzyk ten pan Edgar no jakby są Twardymi dowodami na to, że ta afera była. No bo jeżeli nie było afery, jak mówi prezes Karczyński, dlaczego Wawrzyk na dzień po głosowaniach, ostatnich głosowaniach na ostatnim posiedzeniu Sejmu został nie dość, że usunięty z ministerstwa, to usunięty z list, czyli znaczy, że coś parzyło. A ja pytanie, dlaczego dopiero wtedy? Bo... A no bo, no bo rozumiem, że w tym momencie to szambo już wybiło, tak? Znaczy polskie władze wiedziały o sprawie rok wcześniej, co, na co znowu jest dowodem działanie prokuratury, bo ten ed, cały Edgar, ten dwudziestoparolatek, to też jest taki takie, dowód takiego zepsucia, bo jak ktoś ma 25 lat, jak ja miałem 25 lat, to ja organizowałem obozy harcerskie, rajdy. Że tak powiem, zajmowałem się różnymi rzeczami społecznymi, no bo ja rozumiem, że pan Edgar jest wielkim społecznikiem, a nie zakładałem garniturek i szmuglowałem ludzi z drugiego końca świata do Polski, a potem, żeby pojechali sobie do Meksyku i dalej do Stanów Zjednoczonych, bo przecież temu służyły między innymi te wizy. Nie mam wątpliwości, że znaczy nie jestem przekonany, że, że ktoś tu w MEZEĘ w stylu Mister Wawrzyk czy, czy minister Rał wziął jakiekolwiek pieniądze. Wydaje mi się, że nie. Te pieniądze prawdopodobnie w ogóle są gdzieś za granicą, w jakimś Hongkongu, w Doha, no w Abu Dhabi. Ale ktoś musiał te pieniądze brać, bo w innym przypadku po co w ogóle to się działo? No nie, oczywiście, że chodziło o pieniądze. I te pieniądze moim zdaniem są funduszem emerytalnym złożonym właśnie w, w jakichś stolicach krajów azjatyckich czy afrykańskich. I w dniu przyjdzie tam jakiś gość, który poda kod do konta i wypłaci te pieniądze. Możliwe, że to jest jakaś grupa związana ze służbami, które po prostu sobie takim wypychały materacyk, na którym miękko wypadną, upadną jak już wypadną ze służb jakby do tego, możliwe, że do tego to, to się sprowadza, a to szmuglowanie uderza w całą narrację PIS-u, to szmuglowanie tych, tych migrantów uderza w całą narrację i można powiedzieć, zaprzecza temu, co PIS przez ostatnie dwa lata mówi, jacy to ci migran migranci są zagrożeniem dla Polski, bo już wiemy również, że tak naprawdę te wizy wydawano bez żadnego... Sprawdzenia osób, które składały te wnioski wizowe. Jedynym sprawdzianem było to, czy się kasa zgadza. Znaczy, jak zapłacił te przysłowiowe 5000 tysięcy dolarów, to dostawał i mógł być naj, najbardziej niebezpiecznym terrorystą, i, i okazywało się, że to nie przeszkadza, żeby mu wydać wizę. A podobno, jak mówi, mówi PiS od dwóch lat, każdy imigrant to jest terrorysta, zagraża Polsce, czyha, żeby zamordować, zgwałcić. I, i dokonać rozbojów, no a tu się okazuje, że jak zapłacił te 5 tysięcy, to już nie było problemu, że zgwałci, zabije, dokona jakiegoś rabunku. Więc no, absolutne wy, wy, wypaczenie całej, całej idei i to jest największy problem chyba dla PiS-u. Znaczy, te, te pieniądze to wiadomo, że, że, że gdzieś zostały za granicą, ale to, że stoi to w sprzeczności z tą, z tą dramą, którą budowali politycy prawa i sprawiedliwości przez ostatnie dwa lata, z tą dramą, że my tu nie możemy się zgodzić na żadne systemy relokacyjne w ramach Unii Europejskiej, bo to nam koniecznie, znaczy poważnie zagraża. A tu się okazuje, że, że, że jak już kasa się zgadza, to, to nie zagraża. Pani Anna pyta, czy oni, zakładam PiS, nie robili dokładnie tego samego, co Łukaszenka, przywozili migrantów tylko po to, żeby ich wypychać dalej na zachód, żeby Niemcy mieli problem? No, mamy w ogóle takie pierwsze informacje mówiące o tym, że ludzie, którzy próbowali przekroczyć nielegalnie granicę polsko-białoruską, kiedy zostali na zasadzie pushbacków wróceni do, do Białorusi, nagle kupowali sobie wizy i już wjechali do Polski jako legalni migranci oczywiście wiadomo że przyjeżdżali dalej. Znaczy ja zawsze powtarzałem, ta granica polsko-białoruska nie jest dzisiaj szczelna. Wydano na to półtora miliarda złotych bez żadnych przetargów, bez żadnego porównania ofert, bo rozumiem, że na przetargi Wąsikowi i Kamiskiemu się za bardzo spieszyło, żeby przeprowadzić taki legalny przetarg. Zresztą to jest fenomen, ponieważ nie wiem czy pani wie, pani redaktor, że dziś w Polsce Władza publiczna więcej kupuje z zamówienia z wolnej ręki niż w ramach zamówień publicznych. Czy system zamówień publicznych został kompletnie zdemolowany i statystyki mówią jasno, więcej się kupuje doraźnie, e, poza przetargowo niż właśnie w przetargach. Tak, tak wyglądają wydatki publiczne, ale wracając do Białorusi, cała ta granica. Jest dzisiaj absolutnie dziurawa. My wiemy, że tygodniowo tam na niemieckiej granicy, polsko-niemieckiej granicy, wyłapuje się około 700 osób, ale my nie wiemy, ilu z tych ludzi już dawno przebiegło przez tą niemiecką granicę i gdzieś tam siedzi sobie głęboko. Zwłaszcza jeśli udało im się dostać wizy Schengen. Ale mówimy też i o tych nawet tych nielegalnych, tych, którzy gdzieś tam się prze, przemieszczają w tym burze. Ile wylądowało w Szwecji, ile ląduje w innych krajach, tego do końca nie wiemy. Więc to też pokazuje, że cała kolejna narracja pis że a my tu budujemy tą zaporę fizyczną, bo my nie chcemy, żeby ci imigranci nielegalni się do nas przedostawali. Okazuje się, że ta, ta, ta zapora jest nieskuteczna. Ona jest nieskuteczna dlatego, że tam nie ma systemu perymetrycznego, który od razu był założony jako druga, drugi, druga linia tej obrony. Przed nielegalnymi wdzieraniami się, do, czy nielegalnym wdzieraniem się na, pol, na teren polski. No ale znowu było zapotrzebowanie polityczne. Zrobiono niby system perymetryczny. Ta, jak pani pewnie widziała, filmiki z tą zaporą, no to prętem stalowym ci imigranci rozginają te szczeble i sobie przechodzą, jak, jak, no jak do, do jakiegoś lokalu wchodzą. Więc to wszystko jest jakimś. Czeskim filmem, znaczy, że się coś uda, coś się zapowiada, a potem okazuje się, że jest w ogóle absolutnie inaczej. No i tak jest w tym przypadku. Ta granica polsko-białoruska jest bardzo ważna z punktu widzenia narracji wyborczej. No bo ten płot, ta zapora, przed którą politycy obozu władzy bardzo lubią robić sobie zdjęcia, chociaż ostatnio trochę mniej faktycznie. Zauważyłam, że już tak chętnie nie jeżdżą na granicę. No pytanie referendalne, oczywiście właściwie dwa pytania referendalne są związane z migracją, ale jedno dotyczy wprost tej, tej, tego płotu. No ale właśnie okazuje się, że ci imigranci, którzy tam trafiają pod ten płot i nie są w stanie Przejść, albo przeszli, zostali cofnięci, albo zostali złapani w lesie i została na nich zastosowana procedura tak zwanego pushbacku. No właśnie, mogą wrócić do Mińska, mogą kupić wizę, jeśli oczywiście wystarczy im pieniędzy po tym wszystkim, co już wydali na te swoje podróże. No i wtedy już zupełnie przez nikogo niepokojeni przyjechać do Polski. No i to jest coś, co jeśli przebiłoby się do elektoratu prawa i sprawiedliwości, a przecież bezpieczeństwo jest tym podstawowym hasłem tej kampanii, no to mogłoby być faktycznie katastrofą. Yy, Katastrofalne w skutkach, ale czy Pana zdaniem ta afera wyszła poza bańkę? To znaczy, czy dostała się do tej. Myślę, że się trochę, znaczy z, zaczyna się przedzierać. Tak? Znaczy, im bardziej PIS nie chce tego poruszać, tym bardziej to się wdziera w ten elektorat y, y, Pisu. Ja miałem w, w, chyba w niedzielę konfrontację z jakimś wyznawcą Pisu w Warszawie na, na, na święcie, na, na, na woli. I kiedy zarzuciłem temat, bo on tam i oczywiście coś tam miał jakieś pretensje do mnie i kiedy odniosłem się do kwestii właśnie migratów, to widać było bardzo taką nerwową reakcję. I tak dzisiaj też odbieram tą konferencję Zbigniewa Ziobry, gdzie w sumie padło mało konkretów. Tylko na zasadzie, a bo ja wiem, że tam za czasów platformy to się tam straszne, niecne rzeczy działy. Na razie Zbigniew Ziobro niczego takiego nie podał, ale ten popłoch, taka, taka szuka, szukanie czegoś z lat poprzednich niż rządy PiSu, to pokazuje, że jest, jest szukanie czegokolwiek. Zresztą, no, no naprawdę, było 8 lat, jeżeli to było jakieś takie straszne draństwo, coś tam złego się działo w tym przyznawaniu wiz wcześniej. Przypominam, że Ziobro mówi o wizach przyznanych przez w konsulacie na Ukrainie, czyli to na, nie dotyczy żadnej Azji, Afryki, gdzie tam niby ci imigranci są straszni, bo, bo też warto przypomnieć, że PiS mówi: imigranci, z, czy migranci imigranci z Ukrainy, z Białorusi, jest ok, my zapraszamy ich, oni są bliscy nam kulturowo. Teraz nagle okazuje się, że to jest równie groźne jak. Jak ściąganie ludzi z Pakistanu czy, czy jakiś krajów, krajów afrykańskich, gdzie jednak no, dominującą religią jest religia muzułmańska, która ma niby wskazywać, że tam każdy jest potencjalnym terrorystem. Czyli okej, okay, to załóżmy, że się przebija, to znaczy wychodzi poza bańkę opozycyjną i elektoratu opozycyjnego, ale czy działa? To znaczy, czy szkodzi pisowi? Znaczy, jeżeli, jeżeli się przedrze, myślę, że szkodzi pisowi, dlatego że część tego elektoratu, nie mówię tam 25%, to uwierzy we wszystko, tak? nawet on w to, że słońce wstaje na zachodzie, a, a zachodzi na wschodzie. To Jest w stanie uwierzyć we wszystko, tylko byle to było opieczętowane, że powiedział to Jarosław Kaczyński, i jeszcze ojciec ryzyk pobłogosławił. Ale w, w innym przypadku. No, część tego elektoratu musi, w tym, w tym elektoracie musi nastąpić pewne zwątpienie we władzy, że ona jest nieomylna, że ona jest taka yy, yy, stojąca na straży tej, tej czystości kulturowo-rasowej w Polsce no no już coś im się nie będzie zgrywało, tak? znaczy myślę, że oni też już mieli problemy z tym od, odbiorem Ukraińców, bo przecież też narracja przez rok była taka, że my tu wszystkich gorąco witamy i, i w ogóle im pomożemy ze wszystkich stron. Teraz się to zaczyna przy okazji sporu o zboże i inne. Inne produkty zaczyna się komplikować. Także myślę, że ten twardy lektorat to, to, to nie, nie liczyłbym na to. Natomiast ten taki y, lepiej wykształcony, czytający, szukający wiadomości nie tylko w TVP-info y, no musi, y, musi być zaniepokojony. O co tak naprawdę temu pisomie chodzi? Że z jednej strony mówi nie wpuścimy tu żadnego imigranta, a z drugiej strony Ci imigranci sobie wjeżdżają na wizy, które kupują pod ambasadą czy na jakimś targowisku za 5 tysięcy dolarów. No ale z trzeciej strony Prawo i Sprawiedliwość wypuszcza kolejne spoty, które są bardzo antyimigranckie pokazują te po prostu dramatyczne sceny, na przykład z Lampeduzy, Jak gdyby nic tu się zupełnie nie działo. Więc mo a, może a może ta polityka jest skuteczna? To znaczy jeśli cię złapią za rękę, to no powiedz, tak, że to, powiedz, nie, jest że to twoja nie twoja ręka. ręka. Znaczy, no, ok, no można to robić, tylko że dla niektórych wyborców to już jest absolutna referencja wystarczająca, a niektórzy będą jednak Mieli pewien dylemat, że coś się nie zgadza. To, to jest właśnie kwestia odcienia, odcienia tego wyborcy, bo mówię, te 20, pierwsze 25% uwierzy w każdy absurd i, i w ogóle nie będzie weryfikowała tego w innych źródłach. Ale mówimy o następnych tych 10 czy kilkunastu procentach, które no, mogą, mogą mieć wątpliwości i ja nie spodziewam się, że oni pójdą i zagłosują na koalicję obywatelską czy na. Trzecią drogę. Bardziej spodziewam się, że oni albo pójdą na konfederację zagłosować, albo też po prostu zostaną w domu na zasadzie takiego machnięcia ręką na wszystko i powiedzenia: A ja już z tym nie chcę mieć do czynienia z całą klasą polityczną, dajcie mi spokój. I też takie słucham, słyszę takie no ja komentarze. Ja słyszałam takie wypowiedzi właśnie osób związanych z prawem i sprawiedliwością, że obawa jest taka, że to po prostu zdemobilizuje część ich elektoratu, który po prostu zostanie w domu, co oczywiście. Nie będzie napisów wcale takie dobre. Zanim przejdziemy... 8 milionów ludzi zagłosowało na PIS w 2019 roku. Tak? Trzeba to brać. Mówię o tych wyborach parlamentarnych, bo wybory, euro, wybory prezydenckie są trochę inne. No i to jest pytanie, czy, czy PIS jest w stanie utrzymać taki pułap wyborczy? Moim zdaniem nie i i to, co się dzieje przy okazji imigrantów, co miało być takim dla nich złotem politycznym, myślę, że staje się powoli balastem, ołowianym balastem. Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, dwie uwagi od naszych widzów, Przeja przewija się uwaga, że jest pan farbowanym pisowcem. Farbowanym pisowcem. Ja odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości świadomie w 2011 roku. Dzisiaj mamy rok 2011. 23. Mija 12 lat. Jeżeli ktoś mi jest w stanie po pokazać, co ja przez te lata zrobiłem, co było w, w kierunku prawa i sprawiedliwości, jestem otwarty. E 4 lata jestem w parlamencie, w Sejmie. Nie widzę jakichkolwiek przesłanek, żeby twierdzić, że ja nam nie wiem, jestem jakimś współpracownikiem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście wielu tych polityków znam z różnych swoich etapów życia, z harcerstwa, z bycia posłem. Część z nich nawet wciągałem do Prawa i Sprawiedliwości, tak jak ministra Dworczyka. To ja zapisywałem go do PiSu. Więc jakby różne były rzeczy, ale to są, to jest coś, co, co się skończyło. Nie ma do tego powrotu, nie ma w ogóle dyskusji jeżeli Państwo poobserwują moje różne wypowiedzi na terenie Sejmu w czasie posiedzeń z komisji, nie znajdziecie tam żadnego, żadnego komentarza pozytywnego. To jeszcze dwa pytania związane z tematem, powiedzmy ogólnie, afery wizowej, czyli czy antyimigracyjna postawa Giertycha nie przeszkadza panu być z nim na jednej liście? Antyimigracyjna postawa Giertycha, teraz w tych sprawach. No teraz takie tweety różne popełnią faktycznie, plus dochodzą te nie, spoty, nie, nie, które, te nie, nie. wasze spoty, które no, na pierwszy rzut oka nie, nie bardzo się różnią od spotów Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że one mają wykazać hipokryzję, natomiast. Natomiast drugie, odbiór znaczy, jest trochę, że... Znaczy wie pani, no, prawda jest taka, że my jesteśmy dzisiaj na wojnie. Znaczy po pierwsze musimy wykazać tą, tą niespójność, delikatnie mówiąc, hipokryzję PiSu i to, że oni używają tych imigrantów tylko do celów politycznych, no, to nie jest jedyny instrument, do którego sięgają. A po drugie, no też przed nami poważna debata w Polsce, może bez takiego hałasu wyborczego, jak mamy w ogóle kształtować Politykę imigracyjną w Polsce, bo wiemy, że brakuje nam tych rąk do pracy. To jest między innymi powód, dla którego. Płacono łapówki, żeby te wizy były wydawane szybciej, bo przecież mamy właśnie tą korespondencję Lewiatana, czyli pracodawców z ministrem radiów. Między Rałem, innymi ale, ale no właśnie, no wielu, wielu, wielu innych instytucji, gdzie one, wielu różnych podmiotów, którzy się skarżyli, że tempo wydawania tych wiz dla prostych rzeczy, gdzie wiadomo, że jest jakaś tam brygada remontowa, budowlana, ma przyjechać do Polski, popracować pół roku i wrócić. To wszystko było problemem, ale możliwe, że chodziło o to, żeby zbudować taki system, w którym się trzeba przeciskać przez, jakąś, przez jakieś ucho igielne i wtedy klient jest bardziej skory do zapłacenia, do, do jakiegoś kooperowania, do, 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 do robienia różnego rodzaju koncesji w inną stronę. No więc to, to, to tyle mogę powiedzieć. Nie mam poczucia, że... że z, ze strony platformy płynie jakiś hejt wobec, wobec imigrantów, natomiast jakby zdajemy sobie sprawę, że no też nie może być tak, że każdy, kto zapragnie, może sobie nielegalnie przekraczać polską granicę. Myślę, że tak Polacy też uważają, że musimy mieć tą granicę wschodnią bezpieczną, bo nie wiadomo, kiedy to jest imigrant, kiedy terrorysta, kiedy tak naprawdę najemnik. A, nie wiem, grupy Wagnera, czy, czy, jak, czy jakiejś innej formacji. Grupa Wagnera para, to już para paramil... tak trochę kuleje, Ta, ale. Teraz tak, no ale to nie wiadomo, co się kiedy zdarzy. tak? Może jakiś inny Wagner znajdzie, który będzie to na pewno. zatrudniał ludzi z jakichś azjatyckich krajów. Pytanie też się pojawiło, kto według pana jest głównym odpowiedzialnym za aferę wizową. Już pan trochę na to pytanie odpowiedział, ale. Co znaczy, pan obstawia? Znaczy, w moim przekonaniu zawsze odpowiedzialny jest, jest ktoś, kto komu to podlega. Minister rał, można też wyciągnąć, że jest to premier. Morawiecki. Znamienne jest również to, co powiedział prezydent Duda w tym tygodniu, na którejś konferencji prasowej, gdzie wymigał się od odpowiedzi, co by i wskazał, znaczy zasygnalizował, że on już miał jakieś informacje na ten temat dłuższy czas. Ja to się w ogóle obawiam tego, że, że tak kamyczek po kamyczku, czy też dziurka po dziurce, zaczyna nam się robić coraz większy otwór takiego, gdzie ubywa naszej wiarygodności Part z partnerami zagranicznymi. No bo widzę, Schengen tak naprawdę polskie konsulaty wydają w imieniu całej Unii Europejskiej. Więc już ktoś może mówić, a to ci dyplomeci, konsulowie polscy to jacyś dziwni, trzeba uważać na nich. Z drugiej strony, właśnie e, służby, które polskie w ogóle nigdy nie wyłapały niczego. No i oczywiście teraz tam przedstawiciel koordynatora, pan Żaren, mówi, że to tam CBA już prowadzi od marca zeszłego roku postępowanie tak ale... ale według tego oświadczenia chodzi to postępowanie dotyczy tylko e, kilkuset wis czyli no jakiejś tam liczby no więc to, wymiernej i wyobrażalnej. Ale jeżeli Amerykanie się zgłaszają do Polaków i mówią: słuchajcie, ludzie z waszymi wizami nam się przy, przekopują pod, pod zaporą między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, no to znaczy, że to jest naprawdę gruba sprawa. Także moim zdaniem, Wawrzyk, Rał. I Morawiecki to są a osoby, pan, które że, ponoszą za to odpowiedzialność. A że gdyby nie to, że Rał jest, jest, y, jest minister spraw zagranicznych Zbigniew, Rał jest jedynką na liście PiSu, to też musiałby się podać do dymisji? No bo Wawrzyka tak naprawdę trzymano tak długo, aż zagłosuje, a, aż będzie na tym ostatnim posiedzeniu Sejmu, żeby w razie czego ta wątła większość nie została naruszona. A... ja bym ja, 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 znaczy za ministrem Rałem przypuszczam, że ktoś się upomniał o ministra Rała. Nie wiem kto. Z, z takiego grona zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Bo możliwe, że gdyby ten sam promotor upomniał się o Wawrzyka, to i Wawrzyk się siłowo byłby, byłby promowany na listach wyborczych. Ale możliwe, że miał słabszych, protego znaczy takich... Y Patronów. patronów. O dobrze, nie, protego, nie protagonistów czy w tym stylu, tylko właśnie patronów. I, I w tym momencie musiał zginąć. Ci, co znają ministra Wawrzyka, wiedzą, że to raczej jest taka poczciwi, znaczy po, taka cwana gapa, która nie bardzo nigdy nie, nie dała o sobie znać jako takie zwierzę polityczne, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, zwierzę polityczne. A minister Rał też osobowości raczej politycznej nie ma, ale ktoś go wypromował. Nie wiem, czy to, czy to byli ludzie też, z którego, znaczy politycy z okręgu łódzkiego, czy ludzie związani z pisem z okręgu łódzkiego, bo to mo może być powód, dla którego tak mu wszystko na sucho uszło. Zmieniając temat, przynajmniej na chwilę, Radio RMF dzisiaj doniosło, że z na razie nieoficjalnych źródeł Najwyższa Izba Kontroli kończy właśnie przeprowadzoną doraźnie kontrolę dotyczącą importu z Ukrainy zbóż i rzepaku. I te nieoficjalne jeszcze wyniki mają być miażdżące dla Ministerstwa Rolnictwa i pokazują też ogromną skalę napływu ukraińskich produktów rolnych do Polski. Znaczy, w ogóle import tych zbóż i różnego rodzaju produktów rolnych z Ukrainy wygląda tak, jakby po prostu nie było dobrego gospodarza. Bo to możemy się tam sprzeczać, czy to zboże jest lepsze, gorsze, czy, one jest, czy było hodowane w standardach, jakich wymagają służby sanitarne w Unii Europejskiej, ale ja, ja patrzę na to i namawiam każdego, żeby patrzeć na ten problem ze zbożem ukraińskim. W kategoriach takiego gospodarza. No każdy z nas ma, ma swoje gospodarstwo domowe. Mówię o tym, że mamy rodzinę, mamy mieszkanie, mamy jakieś dochody i próbujemy to racjonalnie jakoś spiąć ze sobą. Wiemy na co nas stać, na co nas nie stać. Możemy wziąć kredyt, ale mamy świadomość, że potem będziemy musieli sobie troszkę odejmować od ust albo się jeszcze więcej wysilać, żeby zarobić więcej pieniędzy. A tu nie mieliśmy tak naprawdę żadnego podejścia gospodarskiego. Z jednej strony jakaś taka le, le, lekko duchowatość, nie wiem jak to lekko duchowość, Na samym początku na zasadzie: Dobra, bierzmy wszystko, pomagajmy im. Jakby nikt nie zrobił, i, i to, to oczywiście w te może dobre intencje za chwilę w wtapiają się cwaniacy, którzy mówią, o, tu można zarobić tam. To trochę przypomina jak lata 90., kiedy Padały te różnego rodzaju monopole państwowe, a potem z tego mieliśmy a to afole, aferę a spirytusową, a to taką, a to taką. No bo też wydawało się, że jak to uwolnimy, pozwolimy Polakom robić, co będą chcieli, co uważają za stosowne, to, to, to nam się gospodarka będzie rozwijać. I tutaj tak samo, pomóżmy Ukraińcom, znieśmy wszelkie bariery. No a potem się okazuje, że to się rozlewa. Potem się okazuje, że to zboże z Ukrainy jest dużo tańsze, więc się bardziej opłaca to kupić niż, niż negocjować z polskimi producentami czy w ogóle inne tam jakieś produkty. I nagle okazuje się, że rodzi się cała taka klasa takich cwaniaków na, na, w tym, na tym rynku rolnym, którzy dokładnie wiedzą jak to wszystko porozprowadzać i na tym dobrze zarobić, bo dobrze wiemy, że że zboże z, z Ukrainy to jest więcej 1 trzecia ceny z grubsza, jedna trzecia ceny w Polsce. No więc no, lepiej kupić sobie tam, nie wiem, 100 ton pszenicy z, z Ukrainy, niż za jedną trzecią ceny. To... Ale to było wiadomo od początku, jak tylko otworzyliśmy granice dla polskiego zboża, a teraz stawiamy blokadę razem z Węgrami i Słowacją. dzisiaj jest też tak, że, że mm, próbujemy, znaczy rządzący, nie my, nie ja i nie pani. Próbujemy sobie wyprać nasze, wyczyścić swoje sumienie, tak? że żeśmy gdzieś, sumienie, że nie dopilnowaliśmy pewnej rzeczy, że pozwaliliśmy cwaniakom zarobić na tym, że zrobiliśmy szkodę polskim rolnikom że możliwe, że gdzieś tam są w tym układy polityczne, bo już wiemy, że co najmniej dwie firmy, dwie firmy, które najwięcej tego zboża zaimportowały, to wiemy oczywiście nieoficjalnie, bo przecież minister Telus do dzisiaj nie chce tej listy No właśnie ujawnić. pojawiają się na czacie pytania, czy wiadomo, jakie firmy zarobiły na imporcie no nie, z Ukrainy no i czy ja mogę to powiedzieć... da się sprawdzić no nie, no i osiągnąć konsekwencje. No, no są, są co najmniej dwie firmy, które bardzo blisko kolaborują z Prawem i Sprawiedliwością, tak, finansują wszystkie te obrzydliwe media takie prywatne pisowskie i tam te reklamy to wystarczy sobie otworzyć te jakieś te gazety polskie jakieś w potylicy.pl czy tam w polityce.pl i, i, i popatrzeć gdzie są jakie reklamy. Już dokładnie wiadomo, które to są, które to są firmy. Także tu dużo, dużo nie trzeba szukać. Chyba widziałem Wirtualna Polska też parę dni temu podawała Podawała tę listę tych wszystkich, wszystkich tych firm. Więc to też nie są przypadkowe firmy. To nie tak, że ktoś potrzebował do kurnika 5 ton pszenicy i sobie zaimportował z Ukrainy. Tylko to są wszystko masowe, masowe importy. No i to do dzisiaj szkodzi całemu rynkowi zboża. No bo rozumiem, że napakowano tego do tych elewatorów, silosów, magazynów. I teraz kończy się, kończą się kolejne żniwa, a tam jeszcze czeka cały czas to ukraińskie zboże, które jest dużo tańsze. tak? I Znaczy absolutnie zrobiono szkodę. Ja się zgadzam z PSL-em, który mówi, trzeba było albo wprowadzić kaucję na granicy, na zasadzie wwozisz, wwozisz tira zboża, płacisz kaucję w rawie ruskiej, jeżeli dowieziesz to do... Do, do portu i zostanie to rozładowane taka kaucja jest ci No ale wtedy po drodze nikt nie mógłby zarobić. No więc ale no wie pani, no jeżeli ten, ta, te ciężarówki wjeżdżały i one gdzieś skręcały po drodze, to znaczy, że to od razu było przygotowane na to, że no ale one chyba tak w ogóle właśnie nie było, prawda? No więc właśnie ale za to znowu ponosi odpowiedzialność ministerstwo. Rozumiem, że też w międzyczasie został. Zdetronizowany minister rolnictwa pojawił się nowy pan minister Telus. Przypuszczam, że też była z tego powodu decyzja, że nagle musimy odciąć gości, którzy są za to, za to odpowiedzialni. Drugie, drugie rozwiązanie było takie, żeby po prostu zakładać te kłódki w ramach systemu SEND, co niby się teraz dzieje, ale znowu jest pytanie, czy ten SEND działa, po drugie te kutki mają baterie tylko na jedną dobę, więc wystarczy, że tam gdzieś kierowca przystanie po drodze i już. Ale jest i trzecie rozwiązanie, które ja widziałem w Rzeszowie na Jasiące, tylko że dotyczyło transportów w drugą stronę, czyli na Ukrainę. To znaczy, że nagle organizujemy konwój, nie wiem, 200-300... Tirów każdego dnia, które po prostu przejeżdżają w obstawie czy tam policji ABW, bo tam akurat ABW holuje te ciężarówki, które jeżdżą z Rzeszowa na, na granicę ukraińską. To jest tylko kwestia gospodar takiego gospodarskiego podejścia. Nie no ale powtarzam, nikt wtedy po drodze by nie zarobił. No więc to by było najgorsze, prawdopodobnie nie udowodnimy, kto na tym zarobił, bo to możliwe, że znowu mamy takich wawrzyków, którzy może ich chcieli dobrze, tak, albo w ogóle nie rozumieli, że służą złej sprawie, ale tak chcieli pomóc tym Ukraińcom i tak dalej, a cwaniaki się zaraz wylazły tam ze szczelin i po prostu zaczęły na tym dealować. Co za problem, żeby autoryzować 500 kierowców? Co za problem w Polsce, żeby autoryzować 500 tirów, które będą jeździły Bo po Bo nikt prostu po drodze by nie do, no, ta, no, no właśnie, no więc tu no niestety pani obnaża albo tak bardzo to sprowadza do takiej głębokiej patologii. i. I możliwe, że to aż tak jest. Ja uważam, że w z tym jest takiego duże głupoty i tromtradractwa, takiego pisowskiego właśnie tromtradractwa na zasadzie my tu wszyscy, no przecież słyszeliśmy te wypowiedzi Morawieckiego przez miesiące, jak tam trąbił, jak to my tu wszyscy żeśmy się za zaofiarowali i to jeszcze pod przewodnictwem jaśnie oświeconego rządu. No a teraz się okazuje, że już cich cichutko, nie ma, nie ma tych, te, tego właśnie opowiadania, jak to się wszyscy tu zaangażowali. Bo łatwo było szczególnie dziękować, czy też chwalić się, że to Polacy przyje, otworzyli swoje serca i domy, bo to było takie, takie stwierdzenie rządowe. A trochę trudniej teraz powiedzieć, że za, obok tych serc i domów też otwarto stodoły, magazyny i, i że tak powiem załatwiono rolników na dwa lata. Bo jeszcze na koniec spróbowano znowu czyścić swoje sumienie i Organizować dopłaty, czyli znowu tam 10 miliardów złotych budżet państwa zapłacił na bezdurno, tylko dlatego, że. Paru facetów albo zrobiło to intencjonalnie, albo było na tyle nieprzewidywalnych, takich tępych, że, że po prostu puścili wszystko na żywioł. A jak się puści na żywioł, a jest tak duża różnica w cenie, bo nie ma pewności, czy na przykład firmy, które zaimportowały to zboże z Ukrainy, potem tego nie sprzedali jeszcze nie dostali dopłat z, tych, z tej puli 10 miliardów. Że to włos się na głowie jeży i najgorsze jest to, że gdyby to. Ludzie Morawieckiego potem wyjęli ze swoich kont, z tych swoich prywatnych majątków i dołożyli do tego interesu. Powiedzieli: Dobra, schrzaniliśmy coś, proszę, tu są pieniądze, ale oni to robią przecież na nasz koszt, pani, mój i wszystkich, którzy nas oglądają i płacą podatki. Pytanie od naszej Wicki: Czy opozycja po objęciu władzy, jeśli oczywiście wygra wybory, ujawni listę firm, jeśli to się uda ustalić, które zarobiły na tym. Absolutnie, absolutnie jestem zwolennikiem. Nie widzę żadnej przesłanki, żeby nie można było tego zrobić, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z absolutnymi wałkami, a już na pewno te firmy, które importowały coś za 450, a teraz sprzedają, nie wiem, za tysiąc i dostają dopłatę do, do puli 1400 zł. Nie widzę powodu, żeby nie, nie, byli, nie byli zidentyfikowani wskazani, kto ile na tym zarobił. Tak jak, tak jak w wielu innych kwestiach. To wszystko powinno być transparentne. Niestety z transparentnością państwa jest coraz gorzej i to mówiłem już o przetargach. To samo dotyczy każdej innej dziedziny, że tam gdzie... Znaczy ja mam zawsze taką teorię, że jak się coś utajnia, to albo wynika to z tego, że Ukrywa się złodziejstwo, albo po prostu ukrywa się brak kompetencji, taką y, ignorancję, która już tak bije w oczy, że no, trzeba to utajnić. No, widać, że Błaszczak utajnia z jednej y, odtajnia plany y, y, użycia sił zbrojnych w Polsce z 2011 roku, ale jakoś nie chce o, udostępnić informacji na temat, y, na temat tego, na jakim procent, na jaki procent, na jakich warunkach y, Pożyca, pożycza pieniądze na zakup uzbrojenia? Czy też jak wygląda stan ukompletowania dotychczas powołanych dywizji w Polsce? Powołuje piątą, za chwilę szóstą, ale to oznacza, że już te, szczerbate, już te szczerbate dywizje będą jeszcze bardziej zdekompletowane, bo część tych oficerów pójdzie do tych. Nowo powoływanych dywizji. Wywołał pan ministra Błaszczaka. Minister Błaszczak wyprodukował właśnie spot, w którym, jak sam pan wspomniał, odtajnił część planów obronnych i według niego, pozwolę sobie na cytat, Lublin, Rzeszów i Łomża mogłyby być Polską buczą. Rzeszów to jest Pana poprzedni tak. okręg wyborczy, w poprzednich wyborach Rzeszów kandydował to Pan może z nie, bo Lubaczów jestem w stanie sobie wyobrazić, bo byłem też w buczy i Irpieniu Ale widziałem. To. jak słyszy Pan takie porównanie, Lublin, Rzeszów i Łomża Polską buczą, co Pan w ogóle myśli na znaczy, ten temat? Znaczy absolutnie to jest znowu cynizm i takie zapotrzebowanie polityczne po drugie, no wie pani, jeżeli odtajnia się coś w 2011 roku, a tak naprawdę ja nie słyszałem, żeby do 2020-2021 w ogóle coś się zmieniło w, w strategii użycia sił zbrojnych. W takim dużym obrazku, bo to, że tam się zrobi konferencję w Rzeszowie, w Lublinie czy w Sielcach, bo tu powołujemy taką, taki batalion, a tu, a tu siedziby dywizji, to jeszcze nic nie oznacza, bo dobrze wiemy, że sprzęt, który. Będzie naprawdę skuteczny w odparciu ewentualnie na ataku ze Schodu, to on dopiero przyjdzie. Tak? Znaczy, na razie to Błaszczak odesłał 70 parę krabów na, na, na Ukrainę, a w zamian zyskał. 20 par armatochaubic z Korei. Także no, taki jest bilans, że się odsyła. Oczywiście postsowiecki sprzęt, taki, który już zdolności ma niewielkie, aczkolwiek no, takim sprzętem dzisiaj walczą obie strony na Ukrainie. Także też nie przesadzajmy, że armatochaubice, goździk się do niczego nie nadają. Czy czołgi T72 się nie nadają? Oczywiście one w Polsce były w takiej, a nie innym stanie, szczególnie część z nich. Ale, ale no. Naprawdę do 2020 roku ja nie słyszałem, żeby coś minister Błaszczaka jestem w komisji od 2019 roku, a wcześniej się tym interesowałem, żeby tam jakaś była zasadnicza zmiana, więc nie, nie widzę powodu, dla którego miałbym wierzyć Błaszczakowi, że nagle teraz on się ocknął, bo przypominam, że zakupy to tak naprawdę jest ostatnie dwa lata, zakupy uzbrojenia. Hajmarsy czy tamte. Koreańskie Czumno, jak to się nazywa, czyli K239, to jest znowu historia ostatniego roku, kiedy zapadają decyzje o takich poważnych zakupach, ale przecież o Hajmarsach, czy też o Homarze, bo w Polsce miał się ten nazywać program Homar, jest rozmowa jeszcze. Od czasów rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, już wtedy to miało być. Potem za czasów Macierewicza już prawie była gotowa decyzja o, 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 o uruchomieniu programu Homar. I potem przyszedł Błaszczak, ob uciął to i od nowa się zaczął taniec. Kilka lat tańcował i wraca tak naprawdę do koncepcji, która była na stole w 2017 roku, 16, końcu 2016 roku. Wtedy już było wiadomo, że potrzebne są hi-marsy i była rozmowa z dostawcą, żeby dostar z Lockheed Martinem, żeby dostarczał tylko te rakiety. Skasowano to, wędrowano, wędrowano, wraca się do tego samego. Także nie mówmy, że Prawo i Sprawiedliwość były jakieś bardzo przewidywalne i takie zapobiegliwe, jeśli chodzi o zakupy sprzętu. Te zakupy sprzętu odbywają się po pierwsze wszystko bezprzetargowo i to dużo wcześniej niż, niż wybuchła wojna, ale to są takie nietrafione inwestycje jak na przykład bajachtary, czyli te drony tureckie, który, które, o których tylko słyszeliśmy w pierwszej fazie wojny, mhm. potem wszystko zostało zestrzelone i, 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 i śladu nie ma, jak to mówią. Pani Adrianna pisze, jak rozumiem w odpowiedzi na zarzut, że minister Błaszczak nie powinien jednak odtajniać planów obronnych, mhm. nawet jeśli są sprzed kilkunastu lat. No więc pani Adrianna pisze, Polacy mają prawo wiedzieć, że władza chciała pozostawić połowę Polski na pastwę ruskich soldatów. Większej hańby, by nie bronić polskich granic, nie można sobie wyobrazić. No ale to znowu wróćmy do powiedzmy 2017-2018 roku. A czym miała się Polska e, bronić na, te, na tej rubieży między Wisłą a, a wschodnią granicą? Co miało być? Co miało być takim zębem stalowym zębem e, polskiej armii. Lublin, tak, Rzeszów i Łomża. Ale w Lublinie, Rzeszowie i Łomży tam od, od 2016 roku nic nie przybyło. Znaczy to je, też jest kłamstwem mówienie, że, że tam zlikwidowano wszystko, bo w Lublinie to na przykład jeszcze minister Szczygło podejmował decyzję o likwidacji brygady zmechanizowanej. Ja dysponuję korespondencją chyba marszałka województwa lubelskiego, który prosi ministra Szczygłę, żeby nie, za, nie likwidować brygady w Lublinie i na to jest odpowiedź w imieniu pana ministra Szczygły, wtedy ministra obrony narodowej w rządach Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, nie ma takiej możliwości, jest, jest strategia związana ze służbami, z planem użycia sił zbrojnych i po prostu ten Lublin do niczego nie jest potrzebny. Także znowu no warto sięgnąć do kilku więcej dokumentów niż tylko do, do przekazu, jaki prezentują ludzie w TVP-info, czy w ogóle w telewizji publicznej. No tu bardziej chyba chodzi o to, że minister polskiego rządu odtajnia plany obronne Polski, ale też zakładam NATO, bo przecież jesteśmy już od dawna członkiem NATO. I, i, ten... I pojawia się pytanie tutaj też od naszych widzów, czy za to będzie. Jakaś odpowiedzialność wyciągnięta i jak rozumiem w sytuacji, gdyby opozycja wygrała wybory. Znaczy, ja musiałbym sprawdzić, nie wiem tego, bo teraz jest e, czas kampanii, nie mamy, nie, mamy, nie mamy żadnych spotkań w Komisji Obrony, na ile teraz plan strategia użycia sił zbrojnych nie jest już podpisana tam od kilku lat, e, nie wiem, przez ministra Błaszczaka, nie wiem, w 2020 roku na przykład, bo, bo możliwe, że to, to pozwala Błaszczakowi u. Pozwoliło odtajnić na zasadzie, że to już są plany nieaktualne. Ale jeszcze raz powtórzmy jedną rzecz. Ten plan użycia sił zbrojnych z 2011 roku był absolutnie spójny z taktyką natoską, to znaczy NATO nie pozwoliłoby na, 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 na sytuację, w której nasz plan użycia sił zbrojnych byłby niespójny z koncepcjami z koncepcjami natowskimi. Więc też takie pokazywanie jakiejś zdrady stanu, jak to PiS próbuje w takich tonach, w takich barwach pokazać, jest kompletnym absurdem, bo, bo Komitet Wojskowy na poziomie NATO takie rzeczy uzgadnia i to nie jest tak, że pojedyncza Armia Narodowa sobie może szkicować jakieś swoje plany użycia i że to nie jest... Współgrające z, cało, z całością. I zresztą ja za, na, namawiam każdego, kto by chciał głębiej poznać e, sprawę, do, do ostatniego podcastu, który e, zamieścił chyba Piotr Zychowicz w rozmowie z panem Budziszem. Pana Budzisza naprawdę trudno podejrzewać o jakąś e, sympatię wobec Platformy Obywatelskiej. To jest człowiek raczej związany ze środowiskiem szeroko rozumianego PiSu i to wielokrotnie prezentował na różnego rodzaju podcastach. I to on opowiada w szczegółach, że, że to jest jakby pewien plan natowski, który, który istniał przez wiele lat. I można powiedzieć, że dopiero po ataku Rosji na, na Ukrainę w ogóle NATO zweryfikowało swoje stanowisko wobec Rosji. Ale przypominam, że do dzisiaj jeszcze. Jest Rosja NATO, jest przecież po, porozumienie, nadal, nadal istnieje. No dobrze, że Rosja została usunięta jako tak zwane państwo partnerskie, czy, czy takie, że, że jest jakaś tam współpraca. W tej chwili już tej współpracy nie ma, ale jeszcze do niedawna taka była, więc też nie, nie, niech nikt nie kłamie. Że, że to była jakaś fanaberia elit politycznych sprzed 2015 roku w Polsce, tylko to wynikało też z pewnego podejścia ogólnego, gdzie, gdzie jakby była próba, i to od Ameryki poczynając do, na Polsce kończąc, żeby próbować cywilizować tego niedźwiedzia rosyjskiego, tak? Znaczy, dokąd jest możliwość dialogu, no to była próba. No po, po wojnie na Ukrainie no tam już nie ma nie ma gotowości do jakiegokolwiek dialogu, no chyba że, że ze sobą tam dialogują rosyjskie i amerykańskie służby, no bo to już chyba tylko na tym kanałem jakiekolwiek informacje przepływają, no ale już na pewno nie na poziomie NATO, władze NATO czy władze Armii Rosyjskiej. W tym tygodniu Krzysztof Brejza opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcia z gabinetu komendanta Szymczyka, e, czyli szefa policji. To były zdjęcia po tej niesławnej zabawie granatnikiem, który miał zostać pomylony z głośnikiem, jeśli dobrze pamiętam. No na mnie zrobiło to ogromne wrażenie i cud, że tam nikomu nic się nie stało, bo poza tym, że faktycznie komendantowi Szymczykowi się lekko uszkodziło ucho. Zrobiło to na panu wrażenie? Te, znaczy ja już jakby... Nie, nie, już też znowu nic nie dziwi. No właśnie, takie ja zauważam, że pan ma takie fatalistyczne podejście. Zaczynaliśmy od zatrzymania przez policję posłanki, która powinna być objęta immunitetem, i to pana nie dziwi. Znaczy nie, dziwi mnie, znaczy nie, ja się oburzam na to, tylko jestem trochę też bezradny, bo to już jakby tyle mieliśmy wydarzeń w Polsce gdzie można ukraść, można wysłać pieniądze na respiratory w czasie COVID-u, można budować tymczasowe szpitale w czasie COVID-u, o czym ostatnio mówił raportniku mm -hmm. i ani jeden chory na COVID tam nie, nie, nie przenocował nawet jednego, jednego, jednej doby. No więc jakby w, ty, w kategorii Czyli... tych wszystkich drańs, które Prawo i Sprawiedliwość wykonało przez ostatnie lata, aresztowanie ludzi o 6 rano i, i, i Pokazywanie ich w mediach publicznych, że to o, to są winni tego, że tam ktoś cierpiał biedę, czy cierpi biedę, a potem się okazuje, że nawet nie ma wniosku do sądu przeciwko tym osobom. Sam znam osobiście dwie osoby, które były wyprowadzane z domu w kajdankach i miały być wielkimi przekręciarzami i po kilku latach się to wszystko rozmyło w jednym przypadku już jest umorzona sprawa przez prokuraturę. To znaczy nie dziwi pana to znaczy? Nie, nie, absolutnie to dziwi. Ale Tylko wie pani? Jeżeli patrzy pan mam... na ten gabinet szefa policji, w którym kilku panów bawiło się granatnikiem. Ja nie uwierzę w to, że oni myśleli, że to głośnik, bo zwłaszcza po tych zdjęciach widać, że to naprawdę nie wygląda jak głośnik. Nie do... ale wie Rozgalają pani? Rozbalają no jak... pół budynku i jak I mieli, właściwie nic jak się mieli dzieje. za sobą alkoholową noc, nie wiem czy w samochodzie wracając z Ukrainy, czy, czy już tylko siedzieli na komendzie na puławskiej, no to jestem w stanie uwierzyć, że wszystko jest możliwe, tak? że ci goście się tak świetnie bawili, że wszystko mogłem się skojarzyć z głośnikiem. Ale i nic się potem nie dzieje, żadne ale, konsekwencje nie są wyciągane. No wie pani, ale jeżeli to są kumple, którzy razem się dobrze bawili przez całą noc, no to kto kogo ma tam zrobić, kto kogo ma wyeliminować? A jeżeli by się okazało kiedyś, że jeszcze w tym wszystkim brał udział sam minister Kamiński, to jeszcze bardziej to komplikuje życie, bo ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego komendant Szymczyk tak jest. Ostro broniony, znaczy może to jest tak, że to on jest trochę ofiarą tej całej zabawy. Czyli, że tam bawili się ludzie na tyle wysoko no, możliwe, postawieni, że, no, że na nie, przykład minister Kamiński. Kru, krukowi, kru, krukowi oka nie wykole, po drugie może, mogło być też tak, że to nie ten Szymczyk cały uruchomił tą, ten granatnik, tylko ktoś inny, kto też ma jakieś tam przełożenia na ministra Kamińskiego, czy na kogoś innego, tak, czy znaczy, widać przecież, że, że nawet Jarosław Kaczyński już chyba jest zmęczony samym ministrem Kamińskim. Też już go traktuje trochę z pewnym dystansem. To nie jest taka relacja, jaką mieli kilkanaście lat temu, kiedy ja też pamiętam, jak, jak Mariusz Kamiński był chołbiony przez przez Jarosława Kaczyńskiego, więc możliwe, że to jest bardziej złożony system takich naczyń połączonych, gdzie jakby każdy z każdym ma jakąś relację, każdy od każdego w jakim stopniu zależy. Ale to e, o czym ale... pan mówi, zaczyna przypominać jakiś taki opis mafii, a nie y, rządów demokratycznym takie, państwie. Znaczy gorzej, bo to wie pani, gdzie to jest jakiś taki każdego układ, ma Możliwe, że tak jest. Możliwe, że dlatego, dlatego pewne rzeczy nie wychodzą. To już mówiliśmy o, o aferze wizowej. I nagle Ziobro wychodzi na konferencję prasową i mówi, że on już przestrzegał Tuska, żeby lepiej nie, nie ruszał tej sprawy afery wizowej, bo sam może na tym dużo stracić. Czyli co to oznacza? No to oznacza, że Ziobro od dłuższego czasu wiedział, jak sprawa wygląda, czy jakieś miał tam różnego rodzaju przesłanki, i nagle. I nagle teraz sobie o tym przypomniał, jak już wszystkie inne... Szańce zostały zdobyte i trzeba bronić, bronić już proporcja w samym obozie. Ale wracając do, do całej zawieruchy w komendzie głównej, no przecież potężnym obciążeniem jest to, o czym też się mówi, że ileś godzin tam sprzątano tę komendę, zanim wpuszczono tam strażaków i w ogóle kogokolwiek z zewnątrz. Ale uważa pan, że sprzątano ślady po imprezie? A na oczywiście. Przykład? No wie pani, no jeżeli coś się gdzieś dzieje. No to nie wiem, pani, nie wiem, ktoś po, ma wypadek samochodowy, tak? taki, że jest groźny, mm -hmm. że są jakieś... Straty w ludziach, czy też jacyś są ciężko ranni, no to co, stacza pani, stacza pani ten samochód na bok i za, zaciera ślady, czy jednak pani zostawia tak, jak to było? Ale ja ratuje... jestem zwykłą szarą obywatelką. No tak, to, co ja ale mogę. wie Pani, ty szary obywatel to samo powinien zrobić, co, co komendant główny policji. On dobrze wie, jakie są, pro, jakie są procedury, a jeżeli tam wysprzątano tę komendę, zanim. No to, że tam po Rzekomej. imprezie posprzątano, po imprezie, no ale nawet tego gruzu chyba nie było, no bo nawet te zdjęcia pana senatora Brazy wskazują, że też tam już było wylizane to wszystko, wysprzątane, tak. Są te takie otwory, to już widać, znaczy tam w podłodze jakaś dziura, no to już tak jakby gruzu nie było. No wysprzątano to wszystko, znaczy moim zdaniem z tego będzie, trzeba będzie jeszcze kiedyś zrobić, zrobić taką rewizję No Właśnie chciałam zapytać czy temu, to jest czy na liście jest... waszych spraw do absolutnie. załatwienia no, i po... rozliczenia, Absolut... jeśli oczywiście absolutnie. wygracie byliby no, panie, no komendant Szymczyk to nie tylko ma, ten, ma, tą, ma tą plamę na honorze, ma z brata, który gdzieś tam w jakiejś mafii watowskiej czy w jakiejś tam w Brał udział, znaczy jakby argumentów na to, żeby pożegnać komendanta Szymczyka, było naprawdę wiele. Nie zrobiono tego, więc możliwe, że to jest tak, że ktoś boi się uruchomić całej procedury pożegnania komendanta Szymczyka, bo komendant Szymczyk dysponuje jakimiś innymi innymi materiałami, jakimiś kompromatami i w związku z tym jest nie, nieusuwalny dokąd sam nie powie, dziękuję, idę na emeryturę. Najgorsze jest to, że, to się że kiedyś to może być tak, że ten komendant Szybczyk pójdzie sobie na, na upragnioną emeryturę, będzie zarabiał dużo więcej niż średnia krajowa, czy nawet podwójna średnia krajowa i będzie się śmiał w kółak na zasadzie, no i co mi zrobicie, tak? Znaczy, ja mam teraz emeryturę, się sobie na działce, bujam wnuki na, w kołysce, czy w łózeczku i mam wszystko w nosie, tak? Znaczy... To jest moim zdaniem też tak godność polskiego munduru, że, że, że no my musimy od, oddzielać ziarna od plew. znaczy Ktoś, kto osiąga wiek emerytalny, ale był rzetelnym pracownikiem danej służby mundurowej, to jest co innego niż ktoś, kto, kogo się odsyła na emeryturę, no bo już parzy, bo już w tym momencie jest obciążeniem. Tylko, że no, to nie jest sprawiedliwe, nie jest uczciwe. Znaczy, ktoś, kto, kto dopuścił się różnego rodzaju przekroczeń prawa, no, musi być za to rozliczony. I, I nie może w pełni czerpać z tych wszystkich przywilejów emerytalnych tych, tego i za... to jest plan Wasz? Ja, ja na uważam, że na to, powi... znaczy na pewno czyka? będę kolegów kolegów z komisji, bo ja nie jestem w komisji spraw wewnętrznych i administracji, ale będę namawiał, żeby, jeżeli przejmą władzę, żeby też zaczęli ruszać w ogóle takie tematy, gdzie no nie ma czego, nie, nie powinno być coś takiego, że mamy trefnego jakiegoś mundurowego i go odsyłamy na, na emeryturę i temat znika. Nie no podsumujmy to i spróbujmy też tego gościa potraktować adekwatnie do, do występków, których popełnił nosząc mundur, tak? czy mieniąc się. Jakimś dowódcą, mieniąc się ofice, wysokim oficerem, a nagle się okazuje, że po prostu zachowywał się jak, jak taki lokalny, lokalny cwaniaczek z, z jakiejś ulicy, z jedną latarnią. Ja chciałam tylko uspokoić naszych widzów. Ja mam wrażenie, że widzę większość Państwa pytań, ale staram się je zadawać w pewnej chronologii, żeby ta rozmowa miała ręce i nogi. Dlatego teraz nadszedł ten czas, żeby zadać pytanie, o które się widzowie upominają bardzo gorąco, czyli czy jak Pan zagłosuje w sprawie aborcji do 12 tygodnia ciąży? To już zostało przesądzone. Ja wiem, ale mamy to pytanie u nas na czacie. Zagłosuję więc... tak jak cały klub Koalicji Obywatelskiej, ale też warto dwa zdania wytłumaczyć. Znaczy, dziś jesteśmy w przestrzeni, gdzie są tylko dwa rozwiązania w, polskiej, w polskim prawodawstwie. Albo szariat, z którym mamy dzisiaj do czynienia, gdzie prześladowani są lekarze, którzy próbują ratować życie kobiety i, i, i zastanawiają się, czy, ten, czy, mają, czy będą mieli prokuratora na, na, na karku, czy też nie. To jest jedna, no to ty, 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 tym szariatem jest oczywiście zakaz w tej chwili dokonywania aborcji przy ewidentnych wadach lat, letalnych yy, yy, płodu. I mamy drugą stronę, czyli 12 tydzień. Nie ma nic, nic więcej. Znaczy, czas kompromisu aborcyjnego ustanowionego w latach 90. się skończył. Kto go skończył? Jarosław Kaczyńskich, biskupi i Trybunał Pani Przyłębskiej. I jakby nie ma do powrotu do tego kompromisu, więc albo jest szariat, z którym mamy dzisiaj do czynienia, albo dwunasty tydzień. Jeśli mam wybierać w kategoriach pewnego prawa, pewnej opcji, to wybieram dwunasty tydzień, mając świadomość, że jako człowiek o takim konserwatywnym szczycie, no nie mam radości w tym, że ktoś dokonuje, dokonuje aborcji I, i to nie jest tak, że czuję się usatysfakcjonowany, ale zagłosuje ale, Pan zgodnie ale z rekomendacją tak jak, że, tak klubu. Tak jak zostało to, to zadeklarowane, ale z, po, dajcie mi Państwo szansę, że tak powiem wewnętrznie mieć jednak taki pogląd mój prywatny wobec aborcji, taki jak, jak zawsze on był, no, ale, ale jako prawodawca, jako uczestnik Sejmu. Y, Jestem, zobowiązałem się, tak jak każdy z nas, do tego, żeby ten dwunasty ten tydzień traktować jako też pewną opcję dla tych, którzy będą chcieli z tego skorzystać. Widziałam tutaj sygnały, daje mi Marek Sekielski, który jest realizatorem naszej dzisiejszej rozmowy, co oznacza, Nie, co oznacza, że ma jakieś pytanie A. z OFU, które nam teraz zada swoim aksamitnym głosem. Dobry wieczór. To ja dorzucę do tego pytania o aborcję, pytanie od pana Bena Kruczka. Jak pan zagłosuje w sprawie małżeństw par jednopłciowych? To zależy, jak będzie wyglądało. Znaczy, ja uważam, że to bardziej mówimy o związkach partnerskich. Znaczy, dzisiaj nie słyszałem, żeby, żeby, żeby z ust reprezentatywnych przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej padało hasło małżeństwa. Bardziej związki partnerskie. I w związkach partnerskich wydaje mi się, że, że też. Jesteśmy dzisiaj na, na takim etapie, w którym to trzeba usankcjonować, i to dotyczy wielu takich praw z zakresu prawa cywilnego. Tak? To oczywiście najczęściej się mówi o, o kwestii e, dostępu do wiedzy partnera w, w, w szpitalu, ale to jest akurat sprawa załatwiona. Ale to jest kwestia również podważania choćby testamentów, które złoży jeden z partnerów u notariusza. I potem po jego śmierci nagle okazuje się, że rodzina mówi, nie, nie to ten, ten, który złożył ten testament, zapisy, to, to on był nie do końca poczytalny i obalamy to. Także to jest jakby cała, cały szereg różnego rodzaju rzeczy, które trzeba, trzeba usankcjonować, i to musi być w ustawie o związkach partnerskich. No, tylko pytanie oczywiście, czy. Wyobrażamy sobie, że Andrzej Duda podpisałby taką ustawę, chociaż no chciałbym, żeby, żeby to można było uregulować. Obawiam się, że Andrzej Duda stanie się takim zakładnikiem Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości przez najbliższy czas. No chyba, żeby mu się coś zmieniło, ale na razie jakiś dobrych. Dobrych nadziei z tym nie wiąże. To na koniec pytanie o trzecią drogę. Zbliża się październikowy marsz miliona serc i trzecia droga zadeklarowała już, że nie weźmie w nim udziału. I tak się zastanawiam, czy wy się kiedyś dogadacie, bo też dla was jako koalicji obywatelskiej hmm. scenariusz, w którym trzecia droga nie wchodzi do Sejmu, nie jest dobrym scenariuszem. W ogóle dla opozycji to nie jest dobry scenariusz, bo to właściwie oznacza trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam takie poczucie, że trzecia droga, szczególnie Szymon Hołownia i to środowisko Polski 2050, jest takie mało doświadczone politycznie. Tak? Nawet jeżeli jest tam grupa posłów, którzy wcześniej byli w Sejmie, czy to pod flagą Koalicji Obywatelskiej, czy wcześniej Nowoczesnej, to że oni jakieś takie, nie mają takiego. Y, zmysłu takiego racjo racjonalizowania pewnych działań, że jakby tak trochę eskalują tą swoją odrębność, sami sobie szkodząc. Takie mam poczucie. Y, no to w takim razie, czy to nie jest wasza rola teraz dla dobra opozycji trochę ich nie. No ale co ciągnąć? to znaczy? Co mamy ich nosić na rękach, niańczyć, puder wklepywać w ciałko? Dogadać się po prostu. Ale co po to ludzku. znaczy dogadać? Przecież Donald Tusk przed Nowym Rokiem proponował, w końcu 2022 proponował jedną wspólną listę. No ile można było nam namawiać, nawoływać. Im, Im głośniej Platforma mówiła, chcemy jednej wspólnej listy i Donald Tusk mówił, to ja najwięcej na tym stracę, wpuszczając was na konkretne miejsca i możliwe, że, że różni posłowie Platformy czy Koalicji Obywatelskiej nie odnowią swojego mandatu. To im bardziej namawiał, tym bardziej dostawał taką, taką agresywną odpowiedź na zasadzie: no, my, my nie jesteśmy tym zainteresowani, róbce co chcesz. No to w końcu Donald Tusk na wiosnę podjął decyzję: idziemy jedną z, z, z samodzielną listą, wy się organizujcie sami. Pociecha jest taka, że PSL z Polską 2050 się jakoś porozumiał, ale to też było. Ta, ta decyzja była przenoszona, tak? znaczy dużo dłużej dochodzili do tej decyzji niż powinni. Kiedy jeszcze było potężne zainteresowanie ich formacją i taką wspólną listą. Najpierw było ogłoszenie wspólnej listy spraw, zanim w ogóle dogadali się co do, co do trzeciej drogi. No my już tutaj niewiele możemy zrobić. Przecież Michała Kołodziczaka mogli mieć w swoich szeregach, tak? Przecież Michał Kołodziczak rozmawiał. Ale tam rozmawiał. Szymon Hołownia postawił... No, no, ale to i teraz nie. co? My mamy ponosić za to konsekwencje? Mamy ten, z tym pudrem biec, biec i tam wklepywać Hołowni w niektóre części jego ciała? No nie, no. Wybrał takie, podjął takie decyzje i ponosi tego konsekwencje. Ja wolałbym, żeby dzisiaj środowisko Polski, czy znaczy trzeciej drogi miało kilkanaście procent. A nie, żebyśmy spekulowali, czy wejdą, czy nie wejdą. Tylko pani redaktor, no prawda jest taka, że trzecia droga powinna, znaczy zadanie dla trzeciej drogi to jest około 50 mandatów w Sejmie, a nie 30. Bo dopiero 50 mandatów trzeciej drogi robi sprawę, bo łącznie z, z koalicją wateską i z lewicą daje to większość. A to, czy oni będą mieli, jak oni będą mieli 30, to to, to bardzo mamy skomplikowaną rzeczywistość. Więc. Szczerze mówiąc, to już chyba nie jest moment, żeby troszczyć się o innych, tylko maszerować do przodu. Może spotkamy się na wspólnym polu bitwy, ale już po przejściu, po zweryfikowaniu się w trakcie wyborów parlamentarnych, no już dzisiaj, dzisiaj nie ma na to czasu, już nie można się oglądać za siebie i, i, i zastanawiać, czy ktoś tam kuleje, utyka na jedną nogę, czy na trzecią nogę i, i żeby coś mu tam pomóc. Teraz już każdy musi maszerować w swoim tempie, w swoim szyku, ktoś ma tych kandydatów 920 na, na poważnie, tak jak ma koalicja obywatelska, ktoś ma może ich mniej. Każdy musi jakby w swoim, w swoim tempie, w swoim układzie po prostu domaszerować do 15 października, a potem się zobaczy. Obawiam się, że niestety. Ten brak doświadczenia politycznego u Szymona Hałowni po raz kolejny kładzie się cieniem. Ale mówię, no nie chcę też go potępiać, bo jakby każdy ma swoje wybory. Ja też kiedyś byłem, tworzyliśmy razem z Pawłem Kowalem, z Janą Kluzik-Roskowską, Polska jest najważniejsza, teraz też się nam się pojawi... nie udało. Teraz podobny komitet, Polska jest jedna. Od razu mi się przypomniała, Polska jest najważniejsza wasza, PJN. A, a teraz... tam są jacyś posłowie? Teraz będą Polska jest jedna. Teraz uzbierała podpisy i będzie można na nich zagłosować co to, w wyborach. A kto to jest? No właśnie nie do końca wiadomo. No to, pani, no. Ale udało im się zebrać wymaganą liczbę podpisów i będą mieli swoich kandydatów i, ben, i są na listach. Trzymam kciuki za, za demokrację, ale myślę, że tutaj demokracja będzie bezwzględna dla takich, dla takich yy... Gdyby zapytali mnie, czy zanim zarejestrowali te listy, to ja bym nie opowiedział o swoich doświadczeniach z Peotem, no to może by oszczędzili trochę pieniędzy albo te pieniądze. Przekazali na jakieś bardziej szczytne cele. Na sam koniec wyniki naszej sądy. Państwo na czacie odpowiadali na pytanie, czy policja zachowała się odpowiednio wobec posłanki Gajewskiej, zaciągając ją do radiowozu. I miażdżącą większością głosów 92% z Państwa absolutnie. zagłosowało, że oczywiście Zwiadzę. absolutnie nie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Paweł bardzo. Koncyliusz, numer 12 na warszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Dziękuję. Ja bardzo. Państwu również dziękuję i też odpowiem na pytanie, które się tutaj powtarzało. To znaczy, kiedy Tomasz Sekielski? Wkrótce będzie tu to również Tomasz Sekielski. Bardzo Państwu dziękuję. Codziennie o 21.00 studio wyborcze na kanale Sekielski. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.